Witajcie, drodzy goście. Ciii. Tylko nie hałasujcie zbytnio i nie podchodźcie za blisko. Kupiec Joachim wyraźnie dzisiaj jest nie w humorze. Nawet śniadania nie zjadł, tylko od rana w swoim kantorze siedzi z nosem w księdze i z gęsim piórem zapisuje, ile towarów kupił, ile ich sprzedał, kiedy, komu i za jaką cenę. Siedzi i liczy i włosy z głowy wyrywa, a twarz jego co chwila kolor szkarłatny przybiera. Mądry człowiek z tego kupca, bardzo uczony i poważany w mieście, tylko czasami nerwowy. Dzisiaj już dwa razy nakrzyczał na Pietrka, swojego czeladnika. Także dziś lepiej panu Joachimowi z drogi schodzić. Ale on i tak nigdzie nie chodzi, tylko cały czas siedzi przy swoim sekretarzyku. Nigdy go takim nie widziała. W jedną noc, jak było 10 lat, się postarzał. Z tego, co podsłuchałam, to ponoć o pół korca zboża chodzi, co go pan Joachim kupił i doliczyć się nie może. No kupił? Nie ma. Wczoraj z Pietrkiem cały dzień w magazynku dwa razy wszystko przeliczali. Wszystkie służące też musiałyśmy szukać. Do tego pan Joachim skarży się na straszny ból głowy dzisiaj i że mu coś w uszach piszczy. Ja myślę, że to ze zmęczenia, ale nijak nie idzie go namówić na udanie się na spoczynek. Pani Józefina, żona pana kupca znaczy się, też już od zmysłów odchodzi i mówi, że wzięła sobie za męża pedanta i raptusa, co byle źdźbło awantury wyczynia i że już z nim wytrzymać nie idzie. Pójdę zaparzę im ziółek, poplotkuję z kucharką, co tam na targu dziś słychać. A może wy macie pomysł, co z tym zbożem stać się mogło? Kto na tak niewielką ilość by się mógł połasić? Jak wpadniecie na jakiś pomysł, to szepnijcie panu Joachimowi na ucho. Tylko pamiętajcie, bądźcie ostrożni.